Pewnego razu, gdy jeszcze dojeżdżałem do naszej kaplicy w Łodzi, odwiedziłem pewną rodzinę i tam starszy już mężczyzna, w tej chwili już świętej pamięci, opowiadał mi o swojej rodzinie i w pewnym momencie zszedł na temat wnuków. Wnuki były już dorosłe, prowadziły swoje własne życie. I tenże dziadek nie był do końca zadowolony z tego, jak wnuki swoje życie ułożyły. Trochę ponarzekał, ale widać było w tym narzekaniu, że tak naprawdę nie ma on wobec nich żadnych wielkich pretensji, wielkich zarzutów. Widać było, że pod pewnym niezadowoleniem skrywa się jednak prawdziwa, głęboka miłość. I w końcu tenże dziadek powiedział o swoich wnukach właśnie: no są, jacy są, ale są. I wtedy pomyślałem sobie, to jest czysty tomizm, to jest czysty, święty Tomasz. I być może wydaje się Pan dziwne, co to może mieć wspólnego ze świętym Tomaszem z Akwinu. Otóż najbardziej podstawową tezą świętego Tomasza z Akwinu, najbardziej podstawową jego filozoficzną tezą, na której opiera się w zasadzie cały gmach jego filozofii, jest właśnie niezwykłość bytu, wyjątkowość istnienia. Jest docenienie samego faktu istnienia stworzenia. Filozofie starożytne nie potrafiły dojść do tego poziomu. Przyjmowały fakt istnienia jako oczywisty. Było dla nich oczywiste, że wszystko musi być. Ewentualnie zmienia się i o tym można sobie filozofować, ale po prostu jest. Natomiast pod wpływem Bożego objawienia, już pod wpływem objawienia Starego Testamentu, filozofia słusznie zaczyna zadawać sobie pytanie, dlaczego w ogóle coś jest, skoro mogłoby równie dobrze nic nie być. I to podstawowe pytanie doprowadza do zachwytu. Do zachwytu nad stworzeniem. Do zachwytu nad tym, że w ogóle istniejemy. I to jest tak głęboka myśl. To jest coś tak fundamentalnego dla w ogóle naszego sposobu myślenia, na który został głęboko naznaczony myślą świętego Tomasza z Akwinu, nawet gdy o tym nie wiemy. Za każdym razem, gdy właśnie w ten sposób podchodzimy do rzeczywistości, gdy jesteśmy zachwyceni tym, że faktycznie coś jest, że rzeczywistość istnieje, że my istniejemy, bazujemy, stąpamy niejako po gruncie filozofii świętego Tomasza z Akwinu, można powiedzieć, opieramy się na samym jej fundamencie. Z takim podejściem, gdy tak patrzymy na ten świat, gdy nagle to, co wydawało nam się oczywiste, okazuje się, że przecież tego wszystkiego mogłoby równie dobrze nie być. Przecież cały wszechświat mógłby nie istnieć. Gdy to rozważymy, zastanówmy się, że przecież wszystkie później nasze doświadczenia, wszystko to dobre, czego doświadczyliśmy, wszystko to piękne, co zobaczyliśmy, nie byłoby żadnych doznań, doświadczeń, nie byłoby nic dobrego, nic pięknego, nic prawdziwego, gdyby nic nie było. Gdyby nie było nas, gdyby nie było wszechświata, to, że wszechświat po prostu jest. To jest pierwszy fundamentalny powód do wdzięczności. I tak, skoro myśl świętego Tomasza filozoficzna opiera się na tym zachwycie nad stworzeniem, na tym zadziwieniu, że wszechświat w ogóle jest, to kolejnym krokiem, do którego ta filozofia prowadzi, jest wdzięczność. Jest wdzięczność, że Pan Bóg nas tym wszystkim obdarzył. I tak święty Tomasz powie, że nawet najbardziej udręczone ludzkie życie, nawet to obdarzone największymi cierpieniami i chorobami, i tak jest nieskończonym cudem. Bo mogłoby go równie dobrze nie być. To jest prymat bytu, to jest postawienie, docenienie bytu, oddanie mu tej należnej czci. Tak,
bo to, co jest, jest nieskończenie bardziej cenne od tego, czego nie ma. Bo jest nieprzebyta przepaść pomiędzy nieistnieniem a istnieniem. Jest przepaść nieskończona. Przepaść, której żadne stworzenie nie jest w stanie przekroczyć, właśnie którą przekroczyć może tylko Stwórca, tylko sam Bóg może wyrwać rzeczy z nieistnienia i sprawić, że zaczną być. Gdy w ten sposób spojrzymy na rzeczywistość, powinniśmy odczuwać głęboką wdzięczność. Wdzięczność, że jesteśmy, wdzięczność, że wszystko, co wokół nas jest, co nas otacza, jest. Że mamy to, co mamy. I gdy człowiek w ten sposób patrzy na świat, można powiedzieć, patrzy na świat oczami świętego Tomasza z Akwinu, to jest człowiek, który jest szczęśliwy. Jest taka stara, zakonna praktyka. Zakonna praktyka do walki z gniewem. Ale może ona posłużyć nie tylko do walki z gniewem, ale również do walki ze smutkiem i różnymi innymi, powiedzmy, negatywnymi emocjami. Otóż ta metoda polega na tym, dawana wcześniej ta rada przede wszystkim zakonnikom, którzy żyją w takim małym swoim światku, zamknięci w klasztorze. I oczywiście taki zakonnik może być wodzony na pokuszenie, podobnie jak uczeń. Podobnie jak uczeń w naszej i w każdej innej szkole. No bo szkoła też jest, to są takie okoliczności, gdzie jesteśmy zamknięci przez większość dnia, jednak w dosyć wąskim gronie, na dosyć małej przestrzeni. I w takiej sytuacji bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę zupełnie odwrotnego patrzenia. Ciągle dostrzegania tylko tego, co mi nie pasuje. A ten nie potrafi, a to jest źle, a to znowu nie działa, a to jest takie i takie i takie. I gdy w ten sposób, patrzymy na rzeczywistość, gdy nasze oczy wyszukują nieustannie tego, czego brakuje, tego, czego nie ma, a być powinno, czyli doszukują się wszędzie, odnajdują wszędzie zło. Gdy nasze oczy tak są nastawione, no właśnie taka dusza wpada w gniew, złość, smutek, otępienie. Reaguje w różny sposób, ale zawsze będzie ją to doprowadzało do jakiejś degradacji. Zawsze będzie ją to pozbawiało radości. Dopiero ta dusza, która zgodnie z tą radą, idąc przez swoje życie, stara się dostrzec każdy pozytywny aspekt, który tylko jej się uda. Taka dusza, która idąc przez swój dzień, doceni, że jest ładna pogoda i za to Panu Bogu podziękuję. Doceni, że ktoś coś pięknie zrobił, że coś pięknie dzisiaj wygląda. Każdy drobny szczegół, który dostrzeżemy, warto jest za ten szczegół Panu Bogu w naszych myślach podziękować. Że to jest, bo gdyby nie Bóg, w ogóle by tego nie było. Jeśli tak będziemy szli przez nasz dzień, będziemy ludźmi szczęśliwymi. Będziemy ludźmi, których cierpienia, braki, których przecież nie unikniemy, nie przytłoczą. Bo gdy one wpadną do naszej duszy, to nie zastaną tam takiego pustego pomieszczenia albo pomieszczenia zapełnionego już innymi negatywnymi sygnałami. Tylko one wpadają już do naszej duszy, które jest mnóstwo pozytywnych myśli, pozytywnych wniosków, mnóstwo wdzięczności. Mnóstwo dziękczynienia, a więc również mnóstwo miłości wobec Pana Boga. I nie zrobią tam już takiego hałasu, nie spadną jak do takiego pudła rezonansowego i nie narobią hałasu, tylko usiądą sobie tam miękko w tych innych pozytywnych rzeczach, które dostrzegliśmy i prędzej czy później znikną, a być może nie znikną, tylko zostaną dobrze wykorzystane, bo to jest kolejny ważny punkt. Bo można by zrobić zarzut, a ksiądz nam opowiada o wdzięczności, o tym, że trzeba Panu Bogu dziękować za wszystko, tak naprawdę tylko po to, żeby jak coś nam będzie się nie podobało, to ksiądz powie, a tam bądź wdzięczny. Nie, nie po to Wam opowiadam o wdzięczności. Bo właśnie dzięki temu, że nauczymy się dostrzegać drobne, pozytywne rzeczy, gdy podziękujemy Panu Bogu za każdy drobny, pozytywny szczegół, właśnie wtedy będziemy najlepiej przygotowani, żeby naprawiać to, czego brakuje. Bo gdy człowiek tak idzie przez swoje życie i cały czas na wszystko narzeka,
To jest człowiek, który powiedzmy patrzy na most. Wyobraźmy sobie takiego architekta, który patrzy na most i cały czas tylko mówi, to w ogóle do niczego się nie nadaje. Nie, to w ogóle, to już koniec, nie ma w ogóle żadnego sensu. Taki człowiek nigdy nie weźmie się za naprawę tego mostu, bo tam jest za dużo tego zła. Ono wydaje się być nie do przezwyciężenia. Skoro coś jest nie do naprawienia, skoro coś jest beznadziejne, pozbawione nadziei, no to nie warto się za to zabierać. Natomiast jeśli właśnie ten architekt przyjął naszą zasadę i potrafi dostrzec, że a tutaj faktycznie ktoś położył świetne fundamenty i bardzo dobre są te filary, ale te łączenia są do niczego. Jeśli on tak patrzy na rzeczywistość, to będzie najlepiej przygotowany do tego, żeby ją naprawić, bo będzie wiedział, co trzeba zachować, a co trzeba zmienić. I dostrzeżenie tej wartości tych rzeczy, które są tam dobre, skłoni go, zachęci go do tego, żeby ten most też naprawiać, żeby go nie zostawić samemu sobie, a niech się tam zawali. Tylko dostrzegając to, co dobre, będzie skłonny, żeby pracować nad tego naprawą. I tak samo może być z nami. Jeśli tak będziemy szli przez nasze życie, przez nasz rok szkolny zaczynający się dzisiaj, jeśli będziemy starali się dostrzec każdy pozytywny szczegół, za niego Panu Bogu podziękować, to nie tylko będziemy przez to szczęśliwsi i spokojniejsi, ale też będziemy skłonni do tego, żeby to, czego brakuje, żeby to, co nie działa, żeby to naprawić. W ten czy w inny sposób, w miarę naszych możliwości, ale jednak przynajmniej próbować naprawić. I oto chcemy dzisiaj Pana Boga prosić. Mszę świętą, w której dzisiaj uczestniczymy, ta msza święta, oprócz tego, że rzeczywiście jest odprawiana w intencji tego roku szkolnego, jak zawsze na początek roku szkolnego jest to msza wotywna ku czci Ducha Świętego. Stąd czerwony kolor szat liturgicznych. Wzywamy Ducha Świętego, żeby On nas właśnie oświecił, żeby On rozpalił ten swój ogień w naszych sercach. I o to go dzisiaj prośmy, żeby On oczyścił tym ogniem nasze oczy, tak żebyśmy widzieli tą rzeczywistość, tak jak święty Tomasz chciałby ją nam pokazać, to znaczy dostrzegali tą nieskończoną wartość tego, że wszystko, co jest, jest. Tą nieskończoną wartość istnienia, żebyśmy potrafili to dostrzec, dostrzec wszystko, co jest dobre i być za to wdzięcznymi. Po to również, żeby naprawiać to, czego jeszcze nie ma, a być powinno. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.